Oczywiście stosunek i emocjonalny, i demonstrowany oficjalnie, czyli już bez emocji, stosunek do Polski, Polaków, Czechów, a zwłaszcza ich przywódców jest różny, co jest oczywiste, prawda? No, Havel był na pewno naszym rzeczywiście polonofilem. Pamiętamy historię z 1989 roku, kiedy Klaus jeszcze jako premier zamykał szlabany graniczne, Havel je podnosił. No, co nie zmienia też faktu, że Klaus miał duży sentyment, ma duży sentyment do Polski, że 18 razy był w Krakowie, zresztą PiS raz jako koszykarz. Kiedy był w Krakowie, nie jako ostatni, ale jeszcze jako premier, to wysłuchał, pytał się, co to jest, co to na górze, dlaczego ten na górze tak gwałtownie przerywa. Chodziło mu oczywiście o hejnalistę Mariackiego. Ja mu wytłumaczyłem, że panie premierze, hejnał Mariacki jest melodią węgierską. Przyjechał do nas w beczce z węgierskim winem. Grany jest przez polskiego hejnalistę na czeskiej trąbce w kierunku Słowacji i to jest, panie premierze, jedyny dowód istnienia Grupy Wyszehradzkiej.